Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, dzisiaj odcinek G4 Skins, a zaczynamy batelką taką ładną. Na 11 skrzynek 10% luksury i już mamy tutaj pierwszego skina za 1200 zł, no jest to, no powiedzmy 1/3, tak, kosztu oczywiście tej bitwy 1259 zł, no jeszcze to jakby jeden item, jak Shwine nam poleciał, to myślę, że tutaj ta batelka naprawdę może fajnie pójść, tym bardziej, że no dopiero teraz piąta skrzynka leci, jeszcze połowa przed nami. Oczywiście przypomnę ci o konkursie na skina, jak chcesz wygrać, sub dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz, bo na Discordzie wbijaj sobie na kanał stary ustrzel skina, bo są trzy giveawaye dla ciebie, wystarczy, że klikniesz sobie i dołączysz i to tyle. No i oczywiście użyj kodu Croxy na G4 Skinsie, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście kod promocyjny, no i tutaj chodzi Croxy, przez 2XL wpisujesz 5% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyneczka na start za free, więc polecam sobie skorzystać, 5% może za każdym razem sobie oczywiście uzyskać. No tak pochwaliłem tą bitwę, no i kurczę, finalnie wyszliśmy na minus, więc kurczę, no jednak mi się tutaj nie spodobał obrót wydarzeń, więc no trzeba tutaj jeszcze raz ewidentnie stworzyć. Mamy budżet 10 tysięcy na dzisiejszy film, no już siódkę mniej, tak, no bo tutaj ewidentnie ta pierwsza bitwa, no nie poszła jednak po mojej myśli, tak, spodziewałem się, że jednak dostanę item w drugiej skrzyni już, no, że ciutkę coś lepszego uda mi się potem jeszcze zdobyć, że w ogóle coś mi się uda zdobyć, czyli AWP Battle Skirt, no zobaczmy, może teraz się ta skrzynka poprawi. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem coś powiedzieć, ale no totalnie zapomniałem co. No oczywiście, no na DCK cię zapraszam, gościu, tak jak powiedziałem, bo teraz staram się w miarę regularnie te giveaway robić, no i aktualnie masz tam 3 giveaway, które kończą się w różnych dniach, więc zapraszam cię do wbicia, do kliknięcia sobie, bo mówię, wystarczy, że tam klikniesz reakcję i do giveawaya już automatycznie dołączasz, więc no zapraszam do udzielania się na Discordzie i zobaczmy, jak nam tutaj na tej bitwie pójdzie. No teraz no wynik ciutkę gorszy, bo siódma skrzynka w tym momencie za nami, my nie mamy dosłownie nic, nawet już tej AWP-y, więc no, tak narzekałem na tę skrzynię, no i sobie ponarzekałem, tak, także nie chcę mi w ogóle nic teraz rzucić. 10%, no to kurczę, no jednak wydaje mi się, że no to jest 1-2 itemki, no to jest takie must have, jeśli chodzi o ilość 11 skrzynek. No ale chyba jednak tutaj skrzyneczka powie coś innego, tak, zobaczmy. Ostatnie otwarcie, no i bitwa pusta, totalnie pusta, więc trzeba tutaj zadziałać coś innego, żeby tutaj oczywiście nie wyjść zaraz na jakiś mega mocny minus. Może jeszcze raz, 3 razy sztuka ta skrzynka, no dobra, ładujemy ją, 11 skrzynek, 3 koła. Jeżeli teraz nie uda mi się zdobyć nic z tej skrzynki, no to będzie naprawdę źle. Zobacz, pierwsze otwarcie, no klasycznie pusto, kto by się spodziewał, zobaczmy jak będzie w drugim. No auk dla mojego przeciwnika, 1500 zł, no to jest właśnie to, no niestety tutaj lecą takie skiny, że no wystarczy tutaj taki auk, który, no, słyszałeś kiedyś o takim augu, stary? Jakiś Flame Jungard, wiem, że jest taki Diggle zielony. Z jakiejś kolekcji, Jungard, chyba coś takiego, nie wiem, totalnie tej nazwy nie kumam, nie wiem co ona oznacza, no jak ktoś wie, no to możesz napisać standardowo w komentarzu i wuja Kroko wyprowadzić z błędu, tak? Zobaczmy, siódma skrzynia, ojej, powiem tak, no, no coś zaczęło lecieć, tak? To szkoda, że na moją korzyść tutaj, ewidentnie deklasacja w tym momencie, no mój przeciwnik 5000 już ma na swoim koncie, więc no mówię, no będzie bardzo ciężko do tego wrócić, chyba że jakaś MP9 White Lily spadnie, no to wtedy okej, wtedy taki jeden skin ratuje nam cały film, ale w tym momencie już chyba nam nawet ten skin tej bitwy nie uratuje, tylko jakiś rycerz ewentualnie, no ale właśnie, to jest 7000 na koncie mojego przeciwnika, stary, to jest naprawdę deklasacja w tym momencie, co tu się wydarzyło na tej bitwie i w ogóle na tym odcinku, także na 3 bitwy, no nie mogę dostać totalnie nic, no w sensie jedną wygrałem, tak, ale to nie była jakaś wygrana, która mnie tutaj bardzo jakoś satysfakcjonowała, dlatego myślę, że skrzynia Billionaire, no może jest w stanie tutaj nas uratować, 7 takich skrzynek, 2800 zł, zobaczmy, czy zostaniemy tutaj uratowani przez tą skrzynkę, no tutaj też naprawdę idzie fajne skiny dostać. To też to jest taka ala skrzynka procentówka,
gdzie no faktycznie mamy więcej szans mimo wszystko na trafienie tego obrzyna, więc zobaczmy jak nam pójdzie. Taka hydroponika, jakby nam spadła, naprawdę bym się nie obraził. Mamy Kawaha Fuel Injector, to jest 1000 zł, okej. Tak właśnie się dzieje, minimal wear. No, teraz też dla mojego przeciwnika spada, ale na szczęście gorszy stan, więc już tutaj przewagę mamy. Mamy 5-7 również, to też jest 500 zł. No już te ceny tak naprawdę na pamięć znam tych niektórych skinów, które tu lecą, ale Awupa Fate, Awupa Fate, stary. No powiem tak, no tutaj będzie ciężko z tym konkurować. Byśmy musieli naprawdę, no mocny banger trafić tak naprawdę, nie? Co z tego, że my trafiamy te skiny, jak tutaj Awupa Fate, no deklasuje wszystko. Pracuje naprawdę wszystko. Ostatnia strzynia, no i no tu się nic już nie wydarzy, tak? To jest 794 zł. Bitwa, no niestety na dziurę. Prawie 10 koła sobie wygrało, więc dziękuję za oglądanie. No raz się przegrywa, raz się przegrywa.